1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Pierwsza tragedia narodu polskiego. Także drugim aktem i drugą taką tragedią tego września 1939 roku była agresja Sowietów na II Rzeczypospolitą. Historycy mówią, że działania, które podjęli Sowieci, które były konsekwencją podpisania paktu tutaj Ribbentrop-Mołotow, dwóch ministrów zagranicznych, zbrodniczych wtedy państw, był czwartym rozbiorem Polski, tragedią naszego państwa. Jest taka data. Pomyślcie, jak nam w Polsce wspaniale dziś się wiedzie. Możemy nawet prawdę już mówić o sąsiedzie, o tym naszym wspaniałym i wielkim wschodnim bracie. Tylko jakoś zbyt rzadko mówimy o tej dacie, o 17 września, a to jest data taka, która powinna w pamięci każdego Polaka utrwalić się na zawsze. Ta historyczna data, zdradziecko nożem w plecy ojczyźnie zadana. Zjazd kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych worków i chmat, myśmy wciąż do niepodległy szli, z uporem ponad 200 lat. Wyruszyli drogę carskiej kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdana szli konfederaci, mogiłami znacząc polski krak. Z insurekcji kościół szkocki z powstań kult, Szkuta, Ryga, Warszawy i Łodzi. Konradowski unosił się dół i na marszu do Polski przechodzi. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy tą daniną dróg. A myśmy szli i szli niepokonani, aż tu nad Wisłą narodom nam Bóg. A myśmy szli i szli dziesiątkowani przez tajne stepy tą daniną dróg. Myśmy szli, myśli niepokonani, a sód nad Wisłą darował na Bóg. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, szkół urzędów i kamienic i chat, myśmy znów do niepodległej szli, jak w Zaborce 20 lat. Od września, od 17 dłuższą drogą.